Witam na moim kanale. Dziś wróżba dla raków na zimę. Obiecana. Staram się zawsze czytać Wasze komentarze, więc zdaję sobie sprawę, że wszystkie niektóre znaki są jakby bardziej popularne. No i raczki zawsze się dopominają, więc tutaj będzie dla raka na zimę. Potasuję dobrze karty. To podstawa jest. Ok. Dobra, jeszcze chwileczkę. Drogie raczki, musicie się uzbroić w cierpliwość. Ok, dobra. Lewą ręką na trzy kubki i zobaczymy, co ciekawego, drogie raczki, Was tej zimy czeka. Ok. Dobra, jeszcze trzy karty. W samym środku, no to już ostatnio było, dla innego znaku zodiaku. Jest tutaj dwójka kielichów, czyli pomyślny obrót losu, jeśli chodzi o uczucia, emocje. Jest tutaj dwie osoby, które mają się ku sobie. Dodatkowo drugą kartą, która jest w środku, jest as kielichów, czyli jest tutaj, jeśli chodzi o uczucia, taka jakby największa moc, bo tutaj jest anioł, który opiekuje się uczuciami, który fruwa i sprawia, że to wszystko jest takie bardzo miłe, pozytywne. To jest taki troszeczkę kupidyn. I tutaj jest taki kupidyn, który o te uczucia dla nas zadba. Jeśli chodzi o przeszłość, jest tutaj jakiś znajomy z dzieciństwa, bo tutaj jest szóstka kielichów, którego jakoś niespecjalnie dobrze wspominamy, który być może naraził nas kiedyś na jakieś straty. I on się może znowu pojawić, nam troszeczkę zepsuć nastroje. Musimy się uzbroić w dużą dawkę takiego rozsądku, ponieważ jest tutaj głupiec, który sprawia, że możemy czasem poczuć się zagubieni. Nie mamy jakiejś takiej prostej drogi, nie wiemy, w którym kierunku iść. I musimy zawsze w tym momencie chyba się zdać na uczucia, bo te uczucia tutaj, ten anioł nas chroni, jeśli chodzi o uczucia i sprawi, że jeżeli będziemy się kierować sercem, a nie rozumem, to pójdziemy w dobrą stronę. Jest tutaj możliwy jakiś wyjazd, bo tutaj jest szóstka mieczy, czyli jakiś wyjazd gdzieś może dalej, jakieś planowanie wyjazdu. Rycerz kielichów sprawia, że te uczucia w nas grają ciągle, choć musimy uważać też, żeby ich źle nie ulokować, ponieważ on tutaj czasem oznacza jakieś zaburzenia emocji i to nie jest akurat najfajniejsze. Ale jest dziewiątka odwrócona, dziewiątka mieczy, więc nic złego nam się nie dzieje. Nawet jeżeli się będziemy tego obawiać, to raczej czeka nas samo dobro. Wszystkie złe rzeczy odchodzą w niebyt, choć mogą nam troszeczkę zagrażać, ale nie musimy się obawiać ich, ponieważ wszystko nas chroni. Ten anioł, który lata nad kielichami, sprawia, że te uczucia będą u nas dobre i jesteśmy pod ochroną jakby. I to tyle, drogie raczki. Miłej zimy życzę.